Witam Państwa serdecznie, tak jak zwykle ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o naszej pierwszej konferencji, która szczęśliwie się zakończyła i można powiedzieć, że była sukcesem, o konferencji, która odbyła się 8 grudnia w pałacu w Tłokini Kościelnej pod Kaliszem. I o planach konferencyjnych na najbliższy rok. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że Państwo przybyli na tę konferencję, że Państwo zaufali mi i zdecydowali się przyjechać. To nie leżące w pobliżu przecież miejsce, bo to jest z każdego wielkiego miasta była jakaś odległość i każdy musiał pokonać trochę kilometrów. Więc bardzo Państwu za tą frekwencję, która była bardzo duża, bo wielu kolegów wątpiło w to, że ktokolwiek się pojawi na tej konferencji. Bardzo Państwu za tę frekwencję dziękuję. Tak się składa, że w niedługim czasie musimy przygotować następną konferencję. Rok ma tylko 12 miesięcy, a konferencji musi być 4. Być może kiedyś zmniejszymy liczbę konferencji, ale teraz, kiedy zaczynamy, musimy podjąć taki wysiłek, żeby było ich 4 w roku. Tak jak mówiłem to już w samej Tłokini, jak pisałem na blogu, następna konferencja odbędzie się w Zamku w Baranowie Sandomierskim, który póki co jest dla mnie zagadką, bo nie byłem tam bardzo długo. Natomiast jest tam duża sala i pojadę tam w takich sprawach technicznych, żeby zobaczyć obiekt, zorientować się, jak to wygląda. Termin też Państwo znają, to jest 9 marca. Serdecznie Państwa zapraszam, mimo tego, że wiem, iż wielu ludzi, którzy byli na konferencji w Tłokini, nie dojedzie do Baranowa, bo dla niektórych to już jest ściana wschodnia. Chociaż nie jest to ściana wschodnia, na ścianę wschodnią też zawitamy, to ja Państwu obiecuję, dlatego że ja jestem człowiekiem ściany wschodniej i niemożliwe jest, żebym nie zrobił imprezy na ścianie wschodniej. Mam nawet taki plan, żeby w ogóle zjechać ścianę wschodnią od samej północy na południe, to znaczy, żeby pewnego roku zacząć w zamku w Rynie, a skończyć w Krasiczynie, ale to jest pieśń przyszłości. Na razie będziemy to robić inaczej. Więc no, jesteśmy w Baranowie Sandomierskim, który dla wielu jest ścianą wschodnią, więc ja rozumiem, że część Wielkopolski się tam nie pojawi, ale liczę na to, że ci, którzy nie dojechali do Tłokini, będą chcieli pojawić się w Baranowie. Obiekt jest dość obszerny, to znaczy w samym zamku jest niewiele pokoi, natomiast jest hotel obok, gdzie są 44 pokoi, no i niedaleko jest Sandomierz, a także liczne agroturystyki, w których można się zatrzymać. Termin 9 marca może nie jest szczególny, ale muszą być cztery konferencje. Wracając do Tłokini, proszę Państwa, rozumiem wszystkie Państwa niepokoje i obawy dotyczące intensywności wykładów. Natomiast jedna podstawowa rzecz jest najważniejsza. Tak jak pisał Piotrek Szeligowski, który chce zorganizować swoją też imprezę, nie było czuć upływu czasu. To jest szalenie ważne. Nie było czuć upływu czasu, proszę Państwa. A ja powiem Państwu jeszcze jedno. To był 8 grudnia i bardzo szybko zrobiło się ciemno. Zapewniam Państwa, że jeżeli impreza będzie latem i wczesną jesienią i będzie 6 wykładów i długi dzień, tego upływu czasu nie dość, że nie będzie czuć, to jeszcze zostanie mnóstwo czasu na integrację towarzyską. Ja Państwu w żaden sposób nie będę w tej integracji przeszkadzał. Być może pomogę, natomiast ja nie chciałbym eksponować swojej osoby. To jest taki plan na najbliższe lata, żebym ja się zajął pracą, natomiast żeby Państwo zajęli się absorbowaniem tych treści, które są bliskie naszym sercom i które podawać będą Państwu inni ludzie, zasłużeni dla nauki, zasłużeni dla mediów, ludzie, którzy, nie mediów wszystkich oczywiście, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, a często nie mają gdzie tego powiedzieć. Więc moja osoba jest tu najmniej ważna, więc trochę się wycofam. Muszę też mieć czas na napisanie książek, które po prostu muszą być napisane, dlatego że nie zapominajmy o tym, że najważniejsze jest pisanie książek. Konferencje są fajne, ważne, interesujące, dynamiczne, przyciągają publiczność, ale pisanie książek, bez książek nie będzie konferencji.
Więc będę trochę z tyłu. To wszystkim dobrze zrobi, proszę Państwa, dlatego że ludzie, którzy przybywają na te konferencje, muszą też się spotkać z publicznością. Wracając do tłokini, rozumiem wszystkie niepokoje, rozumiem to, że dzwoniły filiżanki z tyłu, ale proszę Państwa, to jest tak, żeby musimy wypracować pewien schemat współpracy z obsługą takich konferencji. Musi być duża swoboda, to znaczy musi być ta przestrzeń, gdzie słuchamy wykładu, ale też musi być swobodne dojście do kawy, ciastek i napojów i nie możemy robić przerw, dlatego ja zdecydowałem się na ten ciągły serwis kawowy, żeby Państwo mogli sobie odpoczywać w trakcie wykładów. Być może skrócimy nieco wykłady, ale nie skrócimy ich o 15 minut, ale najwyżej o 10. Być może wprowadzimy jeszcze jakieś inne modyfikacje, natomiast na pewno nie zrezygnuję z 6 wykładów. Na pewno, dlatego że najważniejszą informacją, jaką uzyskałem od ludzi, którzy byli na konferencji, którzy o tej konferencji zdecydowali się napisać, jest właśnie to, że nie było czuć upływu czasu. Ja siedziałem tam, przyznam, w skrajnym napięciu, to znaczy rzadko mi się zdarza, ponieważ jestem człowiekiem rozkojarzonym i lekkomyślnym, utrzymywać taki stan skupienia przez tak długo. A tutaj przez cały czas uważałem na to, co mówią prelegenci, bo potem musiałem zrobić z nimi wywiady. I byłem maksymalnie skoncentrowany, co po prostu odbiło się na mojej kondycji natychmiast po zakończeniu tej konferencji, bo już miałem ochotę zasnąć z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany i nie wstawać. No ja musiałem jeszcze gadać, a potem rano jeszcze zrobić nowe wywiady i pojechać do domu. Nie wiem, czy teraz będzie inaczej, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Zobaczymy. Obiekt jest na pewno innego charakteru. To znaczy jest to szalenie ważny dla polskiej historii i polskiej kultury obiekt, nazywany Małym Wawelem. Nie możemy tam nie być. Nie możemy tam nie być. A on jest w takim samym miejscu, jeżeli idzie o położenie geograficzne wobec różnych dużych ośrodków, tylko bardziej położonych na wschód, jak Tłokinia wobec tych położonych na zachód. Więc mieliśmy Tłokinię, mieliśmy Poznań, Kalisz, Wrocław, Leszno, Częstochowę i aglomerację śląską, a teraz mamy Baranów i mamy Kielce, Kraków, Lublin, Rzeszów i ośrodki podkarpackie, a także no, jest Warszawa, tylko że jest daleko i nie ma dobrego dojazdu, ale warszawiacy sobie poradzą, wierzę w to. No jeszcze jest Radom. Wszędzie tam są czytelnicy. Mam nadzieję, że Państwu się uda dojechać. Mamy rekordowo mało czasu na zebranie publiczności. Za to obiecuję Państwu, że przy następnej konferencji, która odbędzie się 29 czerwca, miejsca na razie nie zdradzę, tego czasu będzie naprawdę dużo. Tego czasu będzie naprawdę dużo, więc każdy będzie mógł się dobrze zastanowić. Ta konferencja będzie w środku, na samym początku lata, będą najdłuższe dni, w dodatku miejsce, może powiem, jeszcze nie mam wyceny, więc wszystko może się zmienić, więc nie rezerwujcie Państwo. Niektórzy się domyślą, tam jest winnica, więc ponoć z niezłym bardzo winem. Ja też może powiem słów kilka o prelegentach, którzy będą w Baranowie Sandomierskim. Jak Państwo wiecie, o czym już pisałem, będzie profesor Łukasz Święcicki, któremu wydamy książkę, mam nadzieję, jeszcze w styczniu, a jak nie to w lutym, książkę pod tytułem Buka u psychiatry, bo profesor Święcicki jest lekarzem psychiatrą. Dzisiaj skutecznie i bardzo inspirująco prowadziłem rozmowy z moim kolegą ze studiów, doktorem Łukaszem Modelskim, który jest dziennikarzem radiowym, historykiem sztuki, a także kucharzem i krytykiem kulinarnym. On się również zgodził wystąpić. O czym opowie, to zdradzę później. Po 10 będę wiedział, czy przyjedzie dr Ryszard Mozgol, który będzie nam opowiadał o Emanuelu Małyńskim. I będę wiedział, czy przyjedzie mój kolega Jacek Legieć, który zajmuje się teraz archiwami rosyjskimi i pisze książki o służbie Polaków w armii carskiej.
Do tego będzie prawdopodobnie ksiądz Irek z Sandomierza, ksiądz Krzysztof Irek, który napisał biografię biskupa Zygmunta Łozińskiego i jeszcze się zobaczy. Ale to wszystko, proszę Państwa, na razie jest dość mgławicowe, z wyjątkiem dwóch nazwisk, które są na pewno, bo już się na sztywno umówiłem. Łukasz Święcicki, Łukasz Modelski, a dalej się zobaczy, czas pokaże. Książkę Łukasza Modelskiego sprzedawaliśmy, Państwo pewnie ją pamiętacie, Kuchnia na plebanii. Był taki moment, kiedy mieliśmy tę książkę w sklepie. Proszę Państwa, mało czasu na zgromadzenie publiczności, mało czasu na organizację, ale potem będzie już tylko lepiej, bo będą i lepsze terminy, i cieplej będzie, tylko że będzie trzeba dalej pojechać. No, ale tak jak mówiłem, będziemy jeździć daleko w dłuższe dni. I będę się starał, żeby te miejsca, do których trzeba dojechać, były w niedalekiej odległości od autostrady albo od jakiejś trasy szybkiego ruchu. Ja jestem wielkim miłośnikiem zamków na ziemiach zachodnich, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale na ziemi lubuskiej, której Państwo nie znacie, to od razu mogę, obstawiam w ciemno, ale kiedyś tam pojedziemy. Ale to nie znaczy, że zaniedbamy Mazowsze, czy Ścianę Wschodnią, czy Pomorze. Jesienną konferencję zaplanowałem na Pomorzu, takim bardziej kontynentalnym Pomorzu. Nie będę teraz zdradzał, bo tam też jeszcze wszystko jest negocjowane i w trakcie ugadywania. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. No i oby się tak udało. Planuję jeszcze również inne imprezy. Chciałbym zrobić serię dyskusji panelowych, może w Warszawie, może w innych miastach, ale to zobaczymy. No i liczę na to, że uda się zorganizować spotkania autorskie innym autorom Kliniki Języka w różnych ciekawych miejscach. Proszę Państwa, jeszcze raz Państwu dziękuję za przybycie, bo to jest naprawdę niezwykły wynik. Przyjechało 120 osób, plus wykładowcy, plus obsługa, czyli my. Moja rodzina, kolega Michał, bardzo dziękuję tym wszystkim kolegom, którzy mi pomagali w wożeniu prelegentów, w ustawianiu sprzętu, ale najbardziej dziękuję Państwu, dlatego że Państwo jesteście tu najważniejsi, to Państwo tworzycie klimat, to Państwo tworzycie jakość tych wydarzeń, tak naprawdę, przez swoje pytania, przez swoją obecność, przez tę głębię, którą Państwo temu nadajecie, bo to jest chyba jedyny moment na całym rynku idei i rynku treści, gdzie czytelnik może uczestniczyć w produkcji tej jakości, o której ja ciągle mówię. To jest chyba jedyny moment, kiedy czytelnik nie jest oddzielony od wydawcy i od autora. I to jest, proszę Państwa, najważniejsze i w tym kierunku będziemy podążać, jeżeli oczywiście Państwo wyrazicie taką wolę i chęć. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do Baranowa Sandomierskiego. Do widzenia, do usłyszenia.